Księga Ezechiela, rozdział 40, część 3. Była tam także komora z wejściem między filarami bram. Tam opłukiwano ofiary całopalne. Wszystkie bramy prowadzące na dziedziniec wewnętrzny, które Ezechiel widział, były takie same, ale przygotowanie ofiar całopalnych miało się odbywać przy bramie północnej. A w przysionku bramy były dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, na których zażynano zwierzęta na ofiary całopalne, za grzeszne i ofiary za przewinienia. Także z zewnątrz, pod boczną ścianą przysionka, u wejścia do bramy północnej były dwa stoły i pod drugą boczną ścianą bramy były dwa stoły. Cztery stoły z jednej strony i cztery stoły z drugiej strony bramy. Ogółem osiem stołów, na których zażynano zwierzęta ofiarne. Przy tej bramie też będzie się zażynać ofiary. Wszystko będzie przygotowane do tego, żeby tam można było to robić. Cztery stoły z kamienia ciosanego dla ofiary całopalnej były półtora łokcia długie, półtora łokcia szerokie i łokieć wysokie, a na nich kładziono przybory do zażynania zwierząt na całopalenia i ofiary krwawe. Ci, którzy będą przychodzili do świątyni, będą mieli przygotowane i miejsca do zażynania zwierząt, i narzędzia. Półtora łokcia to jakieś 80 cm. Te stoły kamienne będą miały kwadratowe blaty i te blaty będą o jakieś pół metra ponad ziemią. Do brzegu stołów wokoło były przymocowane nieruchomo listwy szerokości jednej dłoni. Na stołach składano mięso ofiarne. Te listwy pewnie mają zapobiegać temu, żeby krew nie spływała na ziemię. Potem zaprowadził mnie z zewnątrz na dziedziniec wewnętrzny. A oto tam były dwie komory. Jedna przy bocznej ścianie bramy północnej, zwrócona przednią stroną ku południowi, a druga przy bocznej ścianie bramy południowej, zwrócona przednią stroną ku północy. I rzekł do mnie: komora, której przednia strona zwrócona jest ku południowi, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni, a komora, której przednia strona zwrócona jest ku północy, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu. To są potomkowie Sadoka, ci spośród potomków Lewiego, którzy mogą zbliżać się do Pana, aby Mu służyć. W tej świątyni panuje idealny porządek. Kapłani, którzy spełniają różne funkcje, zbierają się w różnych miejscach. Widać też, że kiedy ta świątynia powstanie, to da się ustalić, kto pochodzi z kapłańskiego rodu i nawet od kogo pochodzi. I zmierzył dziedziniec. Był to czworokąt, 100 łokci długi i 100 łokci szeroki, a ołtarz stał przed świątynią. Dziedziniec wewnętrzny był idealnym kwadratem, o boku 100 łokci, czyli trochę ponad 50 metrów. Ołtarz ustawiono przed świątynią, tak go ustawiono przed namiotem spotkania i przed świątynią, którą zbudował Salomon. Potem zaprowadził mnie do przedsionka świątyni i zmierzył filary przedsionka, 5 łokci z jednej i 5 łokci z drugiej strony, a szerokość bramy wynosiła 14 łokci, a boczne ściany bramy 3 łokcie z jednej i z drugiej strony. Filary tej świątyni przyszłości będą miały 5 łokci grubości, czyli ponad 2,5 metra. Szerokość wejścia do świątyni to 14 łokci, czyli ponad 7 metrów. Boczne ściany będą miały 3 łokcie grubości. Przedsionek był 20 łokci długi i 12 łokci szeroki. Wstępowało się weń po 10 stopniach, a z obu stron obok filarów były kolumny. Przedsionek ma długość 20 łokci, czyli ponad 10 metrów i szerokość 12 łokci, czyli ponad 6 metrów. Na dziedziniec zewnętrzny będzie się wchodzić po 7 stopniach, na dziedziniec wewnętrzny po 8, a do świątyni po 10 stopniach. Nigdy jeszcze nie zbudowano świątyni, która by przypominała to, co widział Ezechiel. Także na pewno ta wizja należy jeszcze do przyszłości. Być może ta świątynia, która zostanie zbudowana w czasie wielkiego ucisku i którą zbezcześci Antychryst, będzie tak wyglądała. A być może jeszcze ta świątynia zostanie zburzona i
Potem zbudowana będzie jeszcze następna, w której będzie się składać ofiary Bogu. To jest dziwne, że w przyszłości będzie się składać znowuż ofiary krwawe. Pewnie wytłumaczenie tego jest takie, że tak jak te ofiary składane w przeszłości zapowiadały śmierć Jezusa Chrystusa i miały pomóc zrozumieć, jakie jest jej znaczenie, tak w przyszłości te ofiary, które będą składane w tej świątyni, którą zobaczył Ezechiel, będą ludziom tę ofiarę przypominać i też będą pomagały zrozumieć jej znaczenie.